Cześć, witam was w kolejnej recenzji na kanale SmartTest. Dzisiaj chciałem was zaprosić do recenzji jednego z ciekawszych smartwatchy, jakie ostatnio do mnie trafiły. Jest to smartwatch Beike JD01. Smartwatch wyposażony w ekran AMOLED. Mamy tutaj na pokładzie głośnik, mikrofon, czyli będziemy mogli prowadzić rozmowy telefoniczne wprost z zegarka. Będziemy mogli odbierać takie połączenia, będziemy sobie mogli wybierać numery, rozmawiać z osobami właśnie poprzez ten zegarek, bez konieczności wyjmowania telefonu z kieszeni. Smartwatch dodatkowo ma też wbudowaną pamięć, dzięki czemu możemy wgrać na niego na przykład jakieś utwory muzyczne i słuchać sobie muzyki bez konieczności zabierania ze sobą telefonu. Dodatkowo oczywiście funkcje sportowe, mamy też pomiar tętna, mamy pomiar wysycenia kwitlenem. Mamy też pomiar ciśnienia, tak więc wydaje się, że no naprawdę, jeżeli chodzi o funkcję, wyposażenie, bardzo ciekawy smartwatch. Na początek oczywiście jak zwykle co w zestawie. W zestawie jak widzicie nie ma zbyt dużo elementów, dość tutaj tradycyjnie, czyli instrukcja obsługi, smartwatch oraz przewód do ładowania. Przewód magnetyczny z jednej strony złącze USB, natomiast z drugiej strony mamy złącze magnetyczne. Z tym, że zauważcie, że nie jest to takie klasyczne złącze, gdzie mamy dwa piny do ładowania. Tutaj mamy cztery piny, ponieważ ten przewód służy też do transmisji danych. Czyli tak jak wspominałem, na pokładzie mamy budowaną pamięć 244 MB i będziemy sobie mogli za pomocą tego przewodu właśnie na przykład zgrywać muzykę z komputera wprost na ten zegarek. Dlatego też tych pinów jest więcej. One tak tutaj wyglądają. Od spodu oczywiście sensory, czyli tutaj klasycznie. Koperta, jak widzicie, w kolorze srebrnym. Prezentuje się, no myślę, że dość ciekawie. Ja tutaj mam tą wersję z paskiem takim silikonowo-skórzanym. Od spodu jest tutaj silikon, jak widzicie. Od góry jest tutaj ekoskóra. Sam pasek całkiem przyjemny w użytkowaniu. Tutaj ręka się jakoś specjalnie pod nim nie poci. Natomiast tu troszkę brakuje mi otworów wentylacyjnych, jeżeli chodzi o tą część. Natomiast no, prezentuje się pod względem designu całkiem nieźle. Zapięcie klasyczne na spinkę. Mamy tutaj też te słówki, które możemy zapiąć. Tak więc tutaj ok. Dużo otworów tutaj na pasku, dzięki czemu nawet na jakąś małą rękę bez problemu będzie pasował. Na większą tym bardziej. Jeżeli chodzi o samą kopertę, jak widzicie, nieźle wykonane, dobrze spasowane poszczególne elementy, więc tutaj mamy do czynienia, jak widzicie, z całkiem niezłej jakości wykonanym zegarkiem. Jeden przycisk mechaniczny, którym możemy włączyć zegarek, możemy też cofać się do funkcji wstecz, więc też może nam do tego posłużyć. No i tak jak wspominałem, mamy wbudowany głośnik, mamy wbudowany mikrofon. No i chyba najważniejsza tutaj część, czyli ekran AMOLED. Zobaczcie, jak dobrze ten ekran wygląda, jeżeli chodzi o nasycenie kolorów, jasność tego wyświetlacza, czytelność. Tak więc no, myślę, że jest to na pewno bardzo mocna strona tego zegarka. No i oczywiście, skoro mamy AMOLEDa, to możemy też korzystać z funkcji Always On Display, którą Wam pokażę już w dalszej części naszej recenzji. Zanim sobie przejdziemy do omówienia poszczególnych funkcji tego smartwatcha, to chciałem na chwilę się przenieść z Wami na stronę sklepu, gdzie pokażę Wam dokładną specyfikację tego zegarka, jego podstawowe funkcje, a następnie sobie już wrócimy do omówienia właśnie tych wszystkich funkcji, w jakie ten smartwatch został wyposażony. Jesteśmy teraz na stronie firmy Banggood. No i zobaczcie, zegarek Beike JD01 kosztuje na chwilę obecną 228,50 zł. Jeżeli będę miał jakieś dla Was kupony rabatowe, to oczywiście zamieszczę Wam je też pod filmem, więc sprawdzajcie, być może uda się tą cenę jeszcze nieco obniżyć. Zegarek dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych. Tą, którą dzisiaj testujemy, czyli tej srebrnej kopercie z brązowym paskiem oraz jest też wersja z czarnym paskiem i nieco ciemniejszą kopertą, więc tutaj myślę, że każdy dobierze coś do siebie. No i teraz jeżeli chodzi o specyfikację techniczną, to zobaczcie, zegarek współpracuje z telefonami z Androidem od wersji 4.4 w górę oraz iOS-em od wersji 9.0 w górę. Mamy oczywiście na pokładzie Bluetooth w standardzie 4.2. Nie mamy natomiast języka polskiego, jeżeli chodzi o oprogramowanie tego zegarka i o tym Wam tutaj chciałem wspomnieć.
No i kolejna sprawa, zobaczcie, jeżeli chodzi o tutaj klasę wodoodporności, to jest tylko IP67, czyli możecie w nim biegać w deszczu, zachlapać go tutaj, nie ma problemu, natomiast nie możemy w tym zegarku pływać, więc tutaj też na to zwracam Waszą uwagę. Dwie funkcje tutaj na czerwono, czyli mamy wsparcie właśnie dla odtwarzania muzyki, czy to z telefonu, czy też z budowanej pamięci właśnie w tym smartwatchu. I ta pamięć, tak jak Wam wspominałem, to jest 244 mega, więc myślę, że tutaj trochę tych utworów muzycznych Wam się zmieści. Połączenia Bluetooth, czyli możemy odbierać połączenia telefoniczne, rozmawiać poprzez właśnie zegarek, bez wyciągania telefonu z kieszeni. Możemy też wybrać numer osoby, do której chcemy zadzwonić, takie połączenie zrealizować, więc to jest duża funkcjonalność. O trybach sportowych, pozostałych funkcjach takich jak pomiary tętna, SPO2 i tak dalej, to Wam powiem już za chwileczkę, sobie przejdziemy do mówienia funkcji zegarka. Natomiast tutaj chciałem Wam jeszcze pokazać dwie rzeczy. Przede wszystkim ekran. Ekran AMOLED o rozdzielczości 454x454 piksele, czyli w tej klasie, w tym segmencie cenowym naprawdę topowy ekran i to jest na pewno duży atut, jeżeli chodzi o ten smartwatch. I druga sprawa to jest bateria. Tutaj mamy 300 mAh. Według tutaj producenta powinna wystarczyć na około 4 dni pracy tego zegarka. Natomiast wszystko jest to oczywiście uzależnione od tego, jak będziecie z niego korzystać. Jeżeli będziecie tylko sprawdzać godziny, odbierać powiadomienia i czasem sobie tam gdzieś zmierzyć tętno czy jakiś inny pomiar wykonać, to jak najbardziej te 4 dni będą realne. Natomiast jeżeli będziecie chcieli rozmawiać przez ten zegarek, będziecie chcieli słuchać muzyki przez tutaj długi czas, to oczywiście taką baterię jesteście w stanie nawet w ciągu jednego dnia rozładować, więc o tym tutaj pamiętajcie. No i ładowanie takiej baterii to jest 2 godziny od zera do pełna. No dobrze, teraz przejdźmy już do omówienia funkcji i możliwości, jakie oferuje smartwatch Beiki JD01. Zacznijmy sobie może od tych tarcz, zobaczcie jak one wyglądają. Po pierwsze, bardzo realistycznie, jest to oczywiście zasługą ekranu Always On Display, świetne odwzorowanie czerni, świetne kolory, bardzo duża wyrazistość. Naprawdę wygląda to bardzo dobrze. Jakie tarcze mamy do wyboru? Zobaczcie, jak to wygląda w zegarku. Tarcz jest bardzo dużo, może tutaj przejdźmy do początku i zobaczcie, jakie te tarcze wyglądają. Myślę, że każdy bez problemu sobie coś dobierze do siebie. Natomiast od razu Wam powiem, że niestety w aplikacji mobilnej nie ma możliwości dogrywania dodatkowych tarcz, przynajmniej na chwilę obecną, więc musimy korzystać z tych, które są tutaj w tym zegarku wgrane, aczkolwiek tak jak wspominałem, no wyglądają bardzo realistycznie, bardzo dobrze jak dla mnie. Teraz sobie przejdźmy do funkcji. Pociągając tutaj belkę od góry do dołu, mamy dostęp do szybkich ustawień. Tutaj zobaczcie informacje o zegarku, kod QR do pobrania aplikacji mobilnej. Tą aplikację Wam też za chwileczkę pokażę. Mamy też regulację jasności podświetlenia matrycy tego zegarka, informacje o naładowaniu baterii oraz mamy wejście szybkie do ustawień samego urządzenia, samego smartwatcha. I teraz po kolei. Jeżeli chodzi o pierwszą zakładkę, czyli wyświetlacz, mamy tutaj kilka takich funkcji jak właśnie te tarcze, które Wam przed chwileczką pokazywałem, więc tego drugi raz nie będę pokazywał. Mamy też tarczę dla ekranu Always On Display, ponieważ jest taka możliwość. I zobaczcie, może być to taka tarcza analogowa, cyfrowa i tutaj jeszcze jedna taka kolorowa, analogowa tarcza. Jeżeli sobie wybierzecie którą z tych tarcz i teraz zobaczcie, wyłączymy zegarek, nasz po prostu zegarek wygasi, to będziemy mieć tutaj godzinę właśnie na tym ekranie Always On Display, która będzie nam się cały czas wyświetlała w tym trybie niskiego poboru energii. Wygląda to naprawdę nieźle, więc myślę, że to jest na pewno jeden z plusów, zatutów, jeżeli chodzi o ten smartwatch. Teraz sobie przejdźmy do pozostałych funkcji tutaj. Mamy też możliwość ustawienia czasu, po jakim będzie nam się wyświetlacz wygaszał i może być to od 15 do 60 sekund. Teraz sobie przejdźmy dalej. Ustawienia odnośnie właśnie funkcji Always On Display. Czy ma się nam cały czas ta godzina wyświetlać? Czy też na przykład może Wam się ta godzina też wygaszać po określonym czasie. I tutaj jest czas od 5 do 20 minut do ustawienia. Tak więc to są te funkcje odnośnie wyświetlacza. Następnie mamy ustawienia odnośnie jasności podświetlenia matrycy. Możemy to oczywiście zmniejszać, to podświetlenie zwiększać.
Nie jest to automatycznie. Musimy to robić oczywiście ręcznie. Następnie mamy poziom regulacji wibracji w tym zegarku. Możemy je wyłączyć całkowicie lub też ustawić poziom pierwszy, poziom drugi i poziom trzeci. Powiem Wam od razu, że nawet na tym poziomie trzecim te wibracje są dość delikatne, więc tutaj te niższe poziomy według mnie nie mają w ogóle sensu. Ustawienia języka, natomiast nie ma tu języka polskiego, więc nie będę Wam tego pokazywał. No i mamy też ustawienia trybu USB, czyli jeżeli podłączymy ten przewód zasilający do zegarka i na przykład do komputera, to możemy tutaj wybrać, czy ma być to ładowanie z zegarka, czy też ma być dostęp do pamięci wewnętrznej zegarka, na przykład w celu wgrania jakichś utworów muzycznych. To są te wszystkie ustawienia z tego tutaj pierwszego głównego ekranu. Teraz sobie przejdźmy dalej. I teraz pociągając od krawędzi prawej do lewej możemy przejść na przykład do odtwarzacza muzyki. I tutaj bardzo fajna sprawa, jeżeli chodzi o ten smartwatch, ponieważ nie sterujemy tylko muzyką w naszym telefonie, czyli nie tylko zatrzymujemy, wznawiamy utwory z telefonu, ale zobaczcie, możemy tutaj sobie przejść do ustawień, na przykład tutaj do tej pamięci lokal wewnętrznej. No i teraz zobaczcie, mamy w zegarku wgrane już domyślnie kilka utworów muzycznych. Ja sobie tutaj dograłem też dwa utwory takie testowe. No i posłuchajcie, jak to wygląda. Zegarek ma głośnik i możemy sobie słuchać teraz muzyki niezależnie od telefonu. Tutaj mamy też regulację głosu. To jest na maksa. I posłuchajcie. Zmienimy sobie utwór. Jak widzicie, mamy tutaj wgraną muzykę w zegarek. Możemy sobie słuchać tej muzyki, odtwarzać utwory. Tak więc świetna sprawa. No i teraz sobie przejdźmy do kolejnych funkcji. Czyli mamy tutaj już pomiar kroków. Możemy sobie sprawdzać też, jak te kroki wyglądały w poszczególnych dniach. Możemy to wszystko sobie analizować. Dość rozbudowane razem z historią, tak więc na poszczególne dni zostało to wszystko rozbite, więc myślę, że tutaj ta funkcja jak najbardziej ok. Mamy też funkcję monitorowania snu. Ja akurat nie korzystałem z tego, ale mamy wbudowaną. Mamy oczywiście pomiar naszego tętna. Możemy też sprawdzić historię, jak te pomiary wyglądały, jeżeli takie dokonywaliście gdzieś wcześniej. Jeżeli ten co za nie wykryte, będziemy mieć też wartości tutaj minimalne oraz maksymalne, więc będziecie wszystko to mogli sobie tutaj obserwować. Sprawdzałem to z pulsoksymetrem, w miarę te wyniki się pokrywają, więc można uznać, że w miarę dobrze ta funkcja w tym smartwatchu działa. Kolejna funkcja to jest oczywiście pogoda. Tutaj również możemy sprawdzić pogodę na najbliższe dni, temperatura w dzień, w nocy. Podstawowe funkcje, ale myślę, że bardzo tutaj przydatna. No i teraz mamy dostęp oczywiście do pozostałych aplikacji, które są wgrane do tego zegarka. Tutaj ten pomiar kroku Wam pokazywałem. Mamy tryby sportowe. Jest ich tutaj, jak widzicie, 7. Podstawowe oczywiście bieganie, jazda na rowerze, skakanka, tutaj spinaczka, chodzenie, spacer i tak dalej. Jak działają te funkcje? Czyli uruchamiamy tutaj jakąś funkcję, automatycznie nam się uruchamia, rozpoczyna się nasza aktywność fizyczna. Mamy pomiar tutaj kroków, dystans, oczywiście jest to godzina wyświetlana oraz czas treningu. Również jeżeli sobie to nieco bardziej rozwiniecie, to będziecie mieć też kroki, kalorie oraz tętno mierzone na bieżąco. Natomiast z tego miejsca nie będziecie w stanie na przykład sobie uruchomić już odtwarzania muzyki. Jeżeli jesteśmy w trybie sportowym, to korzystamy z trybu sportowego. Jeżeli chcemy wyjść, po prostu exit lub też save i wracamy już do naszych funkcji w zegarku. Co tu mamy jeszcze ciekawego? Historia naszej aktywności fizycznej. Mamy ten tryb monitorowania snu, który Wam już pokazywałem. Pomiar tutaj tętna też już widzieliście. Zarządzanie migawką aparatu w naszym telefonie. Sterowanie muzyką Wam pokazywałem. No i tutaj mamy już funkcje kolejne, bardzo ciekawe, czyli możliwość wykonywania połączeń telefonicznych, ale to sobie zostawimy na koniec. Mamy dostęp do wiadomości, do powiadomień, które do nas przychodzą.
No i niestety tutaj nie mam dla Was dobrej wiadomości, ponieważ za chwileczkę Wam to pokażę też w aplikacji mobilnej. Nie udało mi się ustawić powiadomień na przykład z Messengera Lite, z którego korzystam na co dzień. Nie udało mi się ustawić wiadomości z Gmaila, tylko praktycznie tutaj SMS-y, Facebook, WhatsApp i tego typu rzeczy, ale to Wam pokażę za chwileczkę już w aplikacji mobilnej, co możemy wybrać. Dostęp do kontaktów oczywiście, czyli do książki adresowej z naszego telefonu. Zarządzanie pogodą. Mamy tutaj stoper, bardzo prosty, bez jakichś tu międzyczasów, ale fajnie, że się znalazł. Ustawienia alarmów, czyli budzików. No i dostęp do tych ustawień, które Wam już pokazywałem z tego głównego menu. I to są wszystkie takie tutaj podstawowe funkcje, jeżeli chodzi o ten zegarek. No dobrze, teraz chciałem Wam pokazać to, co chyba najważniejsze, czyli jak wygląda kwestia realizowania połączeń telefonicznych za pomocą tego zegarka. Oczywiście zegarek jest połączony poprzez Bluetooth z naszym telefonem, dzięki czemu mamy już pełny dostęp do naszej książki tutaj adresowej. Jest to ta sama książka, którą macie w swoim telefonie, z nazwami tutaj kontaktów, z numerami telefonu, więc bardzo łatwo tutaj się ją zarządza tą książką. I teraz jeżeli byśmy chcieli zadzwonić bez wyciągania telefonu z kieszeni, wybieramy kontakt, do którego chcemy zadzwonić, klikamy zieloną słuchawkę, podobnie jak to ma miejsce w telefonie, i w tym momencie nawiązywane jest połączenie telefoniczne poprzez właśnie ten zegarek. Zobaczcie, połączenie zostało nawiązane. Możemy sobie wyłączyć mikrofon w zegarku, jeżeli nie chcemy, żeby ktoś nas słyszał w tym momencie. Możemy też sobie regulować siłę głośnika, czyli tego dźwięku, który słyszymy w słuchawce. Posłuchajcie. No i w tym momencie moglibyśmy bez problemu sobie rozmawiać z osobą po drugiej stronie za pomocą właśnie tego zegarka. Zakończenie połączenia oczywiście poprzez przyciśnięcie czerwonej słuchawki. Tak więc jak widzicie, możemy bez problemu wybierać kontakty, możemy sobie rozmawiać z osobami po drugiej stronie, tak jakbyśmy rozmawiali przez nasz telefon. Możemy też oczywiście w ten sposób nie tylko wybierać numery, ale możemy też odbierać wszelkiego rodzaju połączenia. I tutaj to są oczywiście kontakty, natomiast mamy tutaj też zwykły dialog, którego będziecie mogli sobie tam wybrać jakiś numer, do którego będziecie chcieli zadzwonić i też w ten sposób sobie też możecie takie połączenie zrealizować. Tak więc to są te najważniejsze funkcje, jeżeli chodzi o ten smartwatch. Teraz chciałem Wam pokazać jeszcze aplikację mobilną. Aplikacja nazywa się Harp, pobieramy ją ze sklepu Google Play lub też App Store za pomocą zeskanowania tego kodu na zegarku, który Wam pokazywałem. Aplikacja bardzo prosta, tak naprawdę składa się tutaj z czterech zakładek. Najważniejsza według mnie to jest zakładka odnośnie ustawień samego urządzenia zegarka. No właśnie w tej zakładce mamy informacje o naszym zegarku, połączeniu zegarka z aplikacją. Możemy też sprawdzić sobie stan naładowania baterii. Możemy uruchomić tryb monitorowania pracy serca, czyli naszego tętna, czy ma być to monitorowane ciągle, czy też właśnie w określonym czasie. Następnie mamy właśnie dostęp do powiadomień, czy tutaj są te notyfikacje. I teraz zobaczcie. Oczywiście możemy zobaczyć sobie, kto do nas dzwoni, możemy otrzymać wiadomości z SMS-ów. Możemy otrzymać wiadomości z takiej aplikacji, jak tutaj widzicie, czyli z WeChata, Facebooka, Twittera, WhatsAppa, LinkedIn, Instagram i tak dalej. Natomiast no niestety nie możemy wybrać powiadomień z aplikacji, które mamy w telefonie. Między innymi właśnie nie ma tutaj na liście na przykład Gmaila, nie ma tutaj Messengera Lite, którego często korzystam. I niestety nie udało mi się z tej aplikacji takich powiadomień otrzymać. Tutaj są jeszcze inne aplikacje teoretycznie, które sobie uruchamiamy, ale te powiadomienia niestety przynajmniej jak dla mnie na chwilę obecną nie przychodzą. I to jest według mnie minus, jeżeli chodzi o ten smartwatch. Kolejna tutaj funkcja to jest czas wygaszacza ekranu, czyli to samo co widzieliście w telefonie. Przypomnienie o ruchu, przypomnienie o piciu wody, gest włączenia, czyli poprzez poruszanie nadgarstkiem wybudzamy wyświetlacz. Mamy tutaj jednostki temperatury, funkcję zrób zdjęcie, znajdź urządzenie, usuń dane. Czyli takie dość klasyczne ustawienia oraz funkcje, jakie znacie z innych smartwatchy. Ostatnia zakładka to są ustawienia profilu. Ja mam teraz ustawiony tryb bez zakładania tutaj konta w aplikacji. Natomiast możecie sobie takie konto założyć i po prostu mieć te wszystkie
funkcje tutaj zapisane na stałe. Natomiast będzie to też działało właśnie w trybie gość, ta aplikacja, więc tutaj jeżeli nie chcecie swoich danych udostępniać, to nie będziecie tego musieli robić. Natomiast jak widzicie, możecie powiązać tą aplikację z aplikacją Strava czy też Google Fit, czyli takimi bardziej zaawansowanymi aplikacjami, jeżeli chodzi o uprawianie sportu. No i teraz tak, wróćmy sobie do pierwszej strony. Tutaj możemy sobie oczywiście zobaczyć, ile kroków w dniu dzisiejszym pokonaliśmy, ile kalorii spaliliśmy. Również możemy przejść do kalendarza i na przykład zobaczyć, jak to wyglądało w inny dzień tygodnia, wczoraj, przedwczoraj i tak dalej. Wszystko jest tutaj wyrysowane w postaci tutaj słupków graficznych, podział na godziny, na kalorie, odległość i tak dalej. Myślę, że dobrze to zostało rozwiązane. Nie mam tutaj jakichś większych uwag. Następnie mamy monitorowanie snu. Tutaj bardzo podobnie to wszystko będzie wyglądało. Mamy też analizy odnośnie naszej aktywności fizycznych. Możemy sobie też sprawdzić, jakie było nasze tętno. Najniższe, najwyższe możemy takiego pomiaru dokonać bezpośrednio z aplikacji. Jeżeli macie zegarek na ręce, uruchamiacie tą funkcję i po tutaj około 30 sekundach będziemy mieć wynik na aplikacji. Podobnie to będzie działało, jeżeli chodzi o pomiar ciśnienia krwi i też jeżeli chodzi o pomiar tlenu we krwi. Tutaj widzicie, robiłem pomiary i te pomiary też mniej więcej tak około 2% różnicy w porównaniu do pulsoksymetru się zgadzają, więc można uznać, że tutaj ta funkcja działa w tym urządzeniu. No i teraz tutaj są jeszcze tryby sportowe, które mogą nam nakładać na mapę naszą trasę, na przykład bieganie lub też chodzenie. Ewidentnie zostaje nam tutaj jeszcze rower do wyboru. I po uruchomieniu takiego trybu, na przykład treningu na rowerze, będziemy mogli sobie śledzić zarówno właśnie naszą pozycję na mapie, jak też czas naszego treningu, prędkość, ilość spalonych kalorii. No i to wszystko będziecie mogli sobie tutaj w aplikacji zapisywać i obserwować. Aplikacja dość przejrzysta, natomiast nie jest jakoś szczególnie rozbudowana, więc też tutaj zbyt dużo tych funkcji, tych statystyk, analiz nie znajdziecie. No dobrze, na koniec tradycyjnie sobie przejdźmy do krótkiego podsumowania, do plusów i minusów smartwatcha Beiki JD01. Zaczniemy sobie może od plusów, bo tych jest zdecydowanie więcej, przynajmniej według mnie. Zaczniemy sobie od wykonania. Dobrej jakości konstrukcja, dobrej jakości materiały, niezłe spasowanie poszczególnych elementów, niezły pasek, no i przede wszystkim świetny wyświetlacz AMOLED o bardzo dobrym odzorowaniu kolorów, świetny kontakt widzenia, bardzo dobrej czerni czytelności. Tak więc to jest na pewno duży atut, jeżeli chodzi o ten smartwatch. Kolejny plus to oczywiście funkcja Always On Display, którą teraz też widzicie. To na pewno też, jeżeli chodzi o plusy. Natomiast na pewno dużym plusem jest też możliwość wgrywania utworów muzycznych i słuchania tych utworów bezpośrednio ze smartwatcha. Tak naprawdę nawet zegarki znacznie droższe nie posiadają tej funkcji, nie posiadają wbudowanej pamięci. Mówimy tu oczywiście o smartwatchach, zegarkach segmentu powiedzmy do 500 zł. Tak więc tutaj w zegarku za 200 parę złotych mamy już wbudowaną pamięć, 244 MB, jak pamiętacie, czyli dość dużo utworów muzycznych tutaj jesteście w stanie zmieścić. Tak więc to jest na pewno duży też atut tego zegarka. Mamy tutaj oczywiście te podstawowe funkcje sportowe, mamy też monitorowanie snu, monitorowanie tętna, poziomu wysycenia krwi tlenem, mamy też poziom ciśnienia krwi. Tak więc te takie najważniejsze funkcje oczywiście tutaj się znalazły. Natomiast to, co chyba tak naprawdę najbardziej przemawia za wyborem smartwatcha Beiki JD01, to właśnie jest możliwość wykonywania połączeń telefonicznych wprost z tego zegarka. Oczywiście z wykorzystaniem połączenia Bluetooth i naszego telefonu. Jak widzieliście, możemy sobie przeglądać książkę telefoniczną, możemy wybierać numery, realizować połączenie telefoniczne, rozmawiać przez ten zegarek. Możemy odbierać takie połączenia, odrzucać. Tak więc tutaj ta funkcjonalność jest naprawdę bardzo duża. Tym bardziej, że jak pamiętacie, ten zegarek kosztuje jedynie około 230 zł, więc myślę, że no naprawdę jest to świetne rozwiązanie. No ale oczywiście są też minusy tego smartwatcha, o których musicie pamiętać, ponieważ one są też no moim zdaniem dość poważne, a mianowicie tutaj chodzi mi przede wszystkim o powiadomienia.
powiadomienia z aplikacji Gmail, powiadomienia na przykład Messengera, Lite i innych aplikacji, których nie ma na liście w aplikacji mobilnej, z których nie możemy ustawić powiadomień i to według mnie jest słaba strona tego zegarka. Brakuje mi tutaj też oczywiście polskiej nakładki językowej. No i cóż, oczywiście też na pewno na minus jest mała ilość trybów sportowych, brak GPS-a, no i też pewno dla niektórych minusem może być tutaj brak pełnej wodoodporności, czyli klasa IP zaledwie 67, czyli nie możemy w tym smartwatchu pływać. I to są chyba takie najważniejsze jego słabe strony. Ogólnie zegarek oceniam naprawdę bardzo pozytywnie, no i myślę, że w cenie 230 zł naprawdę jest to chyba jeden z ciekawszych smartwatchy dla osób, które potrzebują mieć możliwość prowadzenia rozmów właśnie prosto z zegarka i też dla osób, które chciałyby sobie na przykład wgrywać utwory muzyczne do takiego zegarka i na przykład słuchać muzyki bez tutaj udziału telefonu. Z mojej strony dzisiaj to było już tyle. Jeżeli recenzja Wam się podobała, to oczywiście jak zwykle proszę Was o łapkę w górę. Proszę też Was o subskrypcję kanału. Tym bardziej, że już niedługo na kanale kolejne recenzje. Między innymi recenzja nowego Mi Watcha Lite od Xiaomi. Tak więc subskrybujcie kanał, najlepiej z tym dzwoneczkiem, żeby tych recenzji nie przegapić. Natomiast ja się z Wami już dzisiaj żegnam i do zobaczenia już niedługo w kolejnych recenzjach na kanale Smart Test. Cześć!